Rado, przedłużenie kontraktu to dla ciebie? No myślę, że przede wszystkim obydwie strony. Wcale bardzo nie zależało na tym i bardzo się cieszymy z tego powodu, bo jak przychodziłem, powiedziałem, że będę robił swoje, a później przyjdzie czas na ocenę i okaże się, czy przyjdzie przedłużanie kontraktu, czy nie. I ja się na pewno cieszę z tego powodu, bo uważam, że tak jak powiedziałem, że to jest dla obydwu stron najlepsze rozwiązanie. Żartowaliśmy, że to już twój trzeci, ostatni kontrakt w życiu. 35 lat będziesz miał, jak on się skończy. Zamierzasz jeszcze grać, czy wtedy już skończysz? Wszystko zależy od tego, jak się będę przede wszystkim czuł, jeżeli będzie zdrowie, bo to jest najważniejsze, ale na pewno jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem i tak jak zawsze mówię, bo boisko wszystko weryfikuje, jeżeli się będę czuło na boisku, że jestem w stanie grać na najwyższym poziomie, to na pewno będzie się starał kontynuować dalej grę. A jeżeli nie, to na pewno nic na siłę nie będę robił, bo są też młodsi zawodnicy, którym powinniśmy dawać szansę. No. Wracając do Legii, to raptem przecież kilka miesięcy. Podejrzewałeś, że będzie tak dobrze, że zostaniesz kapitanem, no jednym z kapitanów? No fajna sprawa ogólnie. Ogólnie wydaje mi się, że tych, mogę powiedzieć, jeden z najlepszych moich parę miesięcy. Ogólnie odkąd jestem Legii, bo graliśmy w Lidze Mistrzów, trochę tych punktów zdobyliśmy. Takie mecze z Realem czy z Borussią to się fajnie ogólnie przeżywa i oby tak dalej było. I jeżeli chodzi o paski, to na pewno z tej strony też cieszy, bo jestem z niewiele zawodników, który tutaj dość, można powiedzieć, sporo czasu jest w tym klubie i wydaje mi się, że to jest rzecz normalna, żeby zawodnik, który jest tyle czasu w klubie, żeby miał szansę, czy dostawał szansę, żeby być kapitanem. No i dla mnie to na pewno mnie cieszy, z drugiej strony bardzo motywuje. Wygrywając w Lubinie, poprawiliście i sobie humory, i swoją sytuację w tabeli. Jak wszyscy rozumiemy, rozpoczynacie pościg za liderem i walkę o Mistrzostwo Polski już tak na poważnie. Tak, nic się nie zmieniło, bo wiadomo, że mamy świadomość, że potraciliśmy punkty z Ruchem i z Termalikum. Zdarzają się takie mecze, bo nie chodzi absolutnie o tym, że gdzieś też tam się pojawiają różne artykuły, że to jest kryzys, czy nie, absolutnie nie, bo po prostu, tak jak mówię, bo są takie mecze, że nie wychodzi absolutnie nic i dla nas tam wygrana z meczem Zagłębiem na pewno wiele znaczy i teraz wszystko od nas zależy, bo mamy w niedzielę Wisłą, musimy wygrać, potem się przygotować do meczu z Lechią Gdańsk i tak optymalny cel na tych dwóch meczów jest 6 punktów i przygotujemy się do tego.